Hej, cześć, witajcie, z tej strony Ozzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Minecraft na Grzybcrafcie. I słuchajcie, zmiany, dużo zmian się podziało. Po prostu przymuliłem grę i zamiast zostawić rzeczy na odcinki, to tak tutaj sobie grałem. I pokażę wam wszelkie zmiany, jakie tutaj są. Ogólnie tak, w itemkach no sporo rzeczy się tutaj pozmieniało, udało mi się odzyskać moje itemy, więc jest całkiem spoko. Dostałem Ender Chest od Cybera po tym, jak tutaj Chunk najechał jeden na mój i te skrzynki po prostu wsysło. Miejmy nadzieję, że więcej takich akcji nie będzie. I tutaj czekam, aż o właśnie mi się przepaliło żelazo, więc będzie można otworzyć nowe dwa czanki, słuchajcie, może trzy. Zobaczymy, czy będę miał itemy, które są potrzebne na spawnie. Jeszcze nie pamiętam, co tam jest na kolejny klucz, ale dobra. Tak, mam enchanting table pod spodem, pod ziemią się też zadziało. Tam jest mnóstwo rzeczy przekopane, no i też tam zejdziemy, zobaczymy co i jak. Ogólnie zapytacie się pewnie też, skąd mam ciasto, ale dostałem mleko od Clearci, dałem jej tam wiaderka i dostałem w zamian za to mleczko. I tak, tu jest, słuchajcie, mob grinder, pytanie, czy coś tutaj jest. Jest wiedźma, jest na razie dwupoziomowy, jeszcze z czasem tutaj sobie nakopię, bo na odcinku to tak głupio to kopać. Ona może coś wydropić ciekawego. Dawaj butelki. Się nachlałaś, to teraz oddaj. Pan mi tutaj nie wybuchaj. Dobra, otruła mnie. Trochę ten efekt będzie trwał, ale trudno. Ale nie powinno nam to zrobić jakoś większej krzywdy. Zobaczcie, co się dzieje. No. Są takie lagi, że nawet trucizna mi nie jest straszna. Ile to będzie trwało? Już się skończy. No. Halo, trucizna. 0 sekund jest, no. Powinno się skończyć. Zostawię tego redstone'a, tutaj gunpowder. I co, lecimy otworzyć sobie chunki. Tak, pod ziemią jest mob grinder. Tutaj mamy nasz domek. Z jednej strony ma kwiatki, ale tak, jego zaletą jest to, że tu mogę się przycisnąć i żadne inne zwierzę przez to nie przejdzie. Więc ta furtka jest tu trochę bez sensu, ale dobra. I słuchajcie, podziałałem z naszym mietkiem. Udało mi się go tutaj ładnie wydostać. Po prostu jak mu wykopałem tunel, przyniosłem łóżko, tablet, to on sobie wyszedł. I trochę z tym tabletem też podziałałem. I okazuje się, że mam naprawę za jeden tutaj emerald. Daję mu 19 papieru, dostaję ten emerald i za ten emerald kupuję sobie u niego naprawę. Na razie wyciągnę od niego 4. Oddałem. To co to za cofka? Co to ma być? Oddałem kas i Clearci i tak tutaj wygląda. I jedną mam jeszcze dla siebie. W ogóle widzicie, że mam diamentowe przedmioty. Dostałem je od Kacper Rare. Kacper podłoga Rare. I też one tutaj są. I mam jeszcze jeden kidofix z Silk Touchem, dzięki czemu mogłem tutaj przenieść ule, ale tak, i tutaj też jest farma, ale nie pomyślałem i zamiast tutaj jakąś tą wodę zablokować, to ona tak była i te pszczoły się, tak mi się wydaje, się potopiły, bo nie ma ich. Teraz mi się chyba wydawało, że one tam bzyczą. Tutaj jest farma grzybów. Oczywiście lamy i chorusy są, no i to tyle tutaj, tak? Pod ziemią przekopane, diaksy, złoto, żelazo wykopane. Coś tam jeszcze na pewno zostało, ale to jeszcze będę nad tym się głowił i lecimy na spawn. No i myślę, że od następnego odcinka spróbujemy eksplorować coś netheru. Tam coś zobaczymy,
nie wiem, zaczynam wam nagrywać odcinek dopiero jak tam wejdę i kawałek dalej odbiegnę. No, neter jak neter, nie sądzę, żeby... aha, 16 skóry, 32 trzciny. To miejmy nadzieję, że nam się wygenerują jakieś pszczoły. Sharpness 2, sharpness 2 i rybki raz 2? Aha, tutaj po prostu musieli tak to zapełnić. No dobra, no to dajcie mi ten kluczyk i dajcie mi ten kluczyk. Dobra, mamy dwa klucze. I do. W poprzednim odcinku też widzieliście, że otwierałem skrzynki. Od tamtego czasu też troszeczkę skrzynek otwierałem, więc nie zawsze będę robił taki opening na odcinku. Czasami po prostu będę próbował sobie wydropić tutaj rzeczy. Wiecie, chciałbym sobie wydropić rzeczy z hejstem dwójką, żeby móc to kopać szybciej. Dobra, to myślę, że otworzymy sobie czanki, no i generujemy lagi. Za 3, 2, 1. Aha. Ojej, czy ja się zrespiłem w lawie? Ja nie chcę tak zginąć. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, mamy sawannę. Jedno drzewo sawanniane, dobra. No to otwieramy jeszcze jednego czanka. Skoro tu nam nic się ambitnego nie pojawiło. I co teraz się pojawi? Aha, no to jeszcze raz. Ja się nie ruszam, nie mrugam, nie oddycham. No bo ja tak długo nie wytrzymam. No. I co my tu mamy? Mamy owce. Ja już słyszę, że mamy owce. Ale nie mamy krowy. To będzie oznaczało, że będziemy musieli kupić jajka. To będzie oznaczało, że będziemy musieli kupić jajka i będę musiał jakoś te owce przetransportować na dół. Chyba, że tu jest jakaś owca. Mamy śnieg. To jest dobrze też, bo tam gdzieś był śnieg chyba potrzebny i mamy drzewo na szczycie góry. Okej, okay, tam już jedna owca idzie w dobrą stronę. Żeby ona nie popełniła samobójstwa. No i czeka mnie tutaj znowuż czyszczenie czanków. Dobra. Jeszcze wam tutaj, tak, pokazywałem wam to. No i myślę, że dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki krótki. Nie ma tutaj nic w nim za bardzo do czynienia. Możliwe, że wam jeszcze coś tutaj dogram, ale to jeszcze zależy od tego, czy coś tu się dużo zmieni, bo tak to, no to... nic za wiele się nie podziało, tyle co tutaj skróciłem to wszystko. No i zerknijmy też na to, co potrzeba na kolejne czanki jeszcze raz. Bo oczywiście Ozzy skleroza i nie pamięta. Dobrze, co my tu potrzebujemy? Potrzebowaliśmy skóry i trzciny i rybek, czyli mieczaka, łowienie i... próba zdobycia skóry. Chociaż wiecie co? Może jeszcze otworzymy dzisiaj kolejny czank, tylko jeszcze tutaj zerknę. Ktoś tu sprzedawał skórę. 200. No nic. Albo dogram, albo spróbuję coś posprzedawać i może wtedy mi się tutaj uda... O, swoim bola. I może uda mi się coś tutaj odkupić od kogoś. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję tutaj za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i cóż, no, do następnego. Trzymajcie się i cześć!